Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to odcinek taki troszeczkę nietypowy, ale uważam, że bardzo warto was o tym poinformować, że powstało coś takiego jak symulator lochów. Symulator lochów, jak pewnie wiecie, kiedyś było coś podobnego, ale nie było to rozwijane, coś tam było, że to zostało chyba zakazane, czy coś w tym stylu, no nie pamiętam jak to tam generalnie wyglądało. W każdym razie powstał nowy symulator lochów, bardzo można powiedzieć, że no taki szczegółowy, nie? Wszystko tu możemy ustawić, możemy sobie dodać swoich towarzyszy i tak dalej, i tak dalej. Mamy listę lochów, ale do tego zaraz przejdziemy. Przede wszystkim, co warto na początku zaznaczyć, może inaczej, zanim w ogóle do tego przejdziemy, to zostawcie kciuka w górę, jeżeli taka informacja wam się podoba. No myślę, że pozwoli wam to na pewno sporo grzybów, głównie tutaj grzybiarzom, dla graczy free to play zaoszczędzić oczywiście. Dla graczy free to play wydaje mi się, że też to będzie dobre, no bo będą wiedzieć, jaki loch bić co godzinkę, żeby po prostu mieć szansę na pokonanie go, więc to też uważam, że jest ok. Także no warto o czymś takim nagrać. Także jeżeli wam się podoba taki odcinek, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, teraz macie chwilkę, żeby zjechać i tego kciuka w górę zostawić. Odcinek delikatnie mówiąc spontaniczny, dzisiaj o 19 będzie live'ik na Twitchu, na który was zapraszam. Bo będziemy dalej sobie weekend epicki obchodzić, będziemy zdobywać sobie dalej kryształki i tam gadać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc teraz może przejdziemy do tego symulatora. Przede wszystkim tak, symulator znajduje się na stronie SF Tools. Jeżeli śledzicie tam gdzieś moje odcinki, to wiecie, że ja generalnie tą stronę bardzo mocno polecam. Strona jest założona przez, no mniejsza przez kogo, nie? Tutaj macie zresztą wszystko napisane w stopce tak zwanej i tak dalej, że MAR21 i tak dalej, i tak dalej. To akurat nie jest bardzo ważne. Tutaj mamy też napisane, że jest approved by Playa Games, czyli po prostu no, jest zatwierdzona przez Playa, dlatego że tam Marto jest tam jakimś programistą i oni tam jakoś między sobą współpracują czy coś, no nieważne. To akurat nie jest istotne, w każdym razie no widzicie, że na tej stronie jest między innymi coś takiego jak symulator petów, który ja szerzej omawiałem w swoim poradniku do pupili, gdzie możemy właśnie sprawdzić na jakim levelu danym petem, kogo pokonamy w danym środowisku i tak dalej, i tak dalej. Także też bardzo przydatne narzędzie. No a teraz mamy Dungeon Simulator. Warto zaznaczyć na początku, że jak widzicie tutaj na górze mamy napis, że symulator jest cały czas rozwijany, jest to można powiedzieć taka wersja beta, także bugi i wszelkie inne jakieś tam, że tak powiem, błędy po prostu możemy doświadczyć czegoś takiego, no ale z tego co wiem, Mar jednak jak się za coś bierze, to to kończy, także wydaje mi się, że prędzej czy później ten symulator już będzie bez żadnych błędów i będzie pokazywał wszystko dobrze. Z wybranego lochu robi nam 10 tysięcy prób i pokazuje, ile na te 10 tysięcy prób my wygraliśmy. No i po prostu na tej podstawie mniej więcej jest obliczana tam jakaś szansa, czy dany loch pokonamy, czy też nie. Teraz tak, jeżeli chodzi o jak to działa, to możemy dwie ścieżki wybrać tak naprawdę. Jedną dość prostą, możemy pobrać sobie plik HAR, tak zwany z naszej przeglądarki, wejść tutaj, wejść w statystyki, tutaj w pliki i możemy, tutaj ja mam jakieś stare, to akurat nieistotne, jak jeszcze wojownika swojego skanowałem, i możemy tutaj po prostu ten plik dodać i dzięki temu jak sobie weźmiemy w SF Tools, weźmiemy sobie w Dungeon Simulator, tutaj sobie weźmiemy Pool Save Characters i ja mam tego swojego wojownika z W40. Tak jak mówiłem, te pliki są stare, on miał wtedy 388 level, ale jeżeli ja to kliknę, to zobaczcie, automatycznie uzupełnia się nie tylko to, co ja jakby, nie tylko to nasza postać po prostu się nie tylko uzupełnia, powiedzmy, tylko też uzupełniają się nasi towarzysze. Jak widzicie tutaj Bert, Margi, Kunigunde, no to jest tam po angielsku, ale wiadomo o co chodzi, także to jest taka droga na skróty, jak zrobić taki plik HAR i tak dalej macie w opisie tego filmu, przepraszam, nie w opisie, tylko w przypiętym komentarzu to będzie, chociaż może w opis też wrzucę, niech tam będzie. W każdym razie, no to jest takie, można powiedzieć, no o wiele prostsze, nie? No bo jeżeli chodzi o strefę światła, no to musimy uzupełniać tylko swoją postać, no ale jak chcemy coś w strefie mroku, czy tam na przykład w wieży sprawdzić, no to jednak już musimy wszystkie trzy, no ale to jednak troszkę zajmuje, nie? Także to jest taka droga na skróty, także wstawię wam, jak po prostu to zrobić tak na szybko. Natomiast jeżeli chcemy, my teraz to zrobimy powiedzmy ręcznie, dlatego że weźmiemy tylko i wyłącznie strefę światła, weźmiemy sobie 13 piętro na przykład i weźmiemy sobie przedostatniego, czyli The Artist Andres, czyli artysta Andres po prostu, czyli to, co pokonaliśmy ostatnio na druidzie. Ja sobie właśnie teraz mam tutaj na telefonie odpalonego druida, żeby mieć jego statystyki, także sobie to uzupełnimy w tym momencie, no i będziecie wiedzieć, zobaczymy jak to po prostu działa. No ostatnio tam parę dni temu go pokonaliśmy, także zobaczymy, dobra.
Co mi się tu pokazało? Aha, to nic. Okej, czyli wybieramy sobie po prostu klasę postaci, jaka jest nam potrzebna. Wybieramy sobie maskę w przypadku oczywiście druida. Level, w tym momencie ja tam mam 300 bodajże 77. Dokładnie, 377, poczekajcie, bo ja tutaj na telefonie rzadko gram. To się tak bardzo nie orientuje. Dobra, 377. No i teraz sobie wybierzemy tak, 6, 3, 7, 7. Tu oczywiście wpisujemy ogólne swoje statystyki, nie tam podstawy czy coś w tym stylu, tylko po prostu to, ile danej statystyki posiadamy. 6, 4, 3, 2, 2, 2, 6, 3, wytrzymałość to będzie 2, 1, 2, 9, 2. Dobra, i teraz szczęścia mamy 14 189. Dobra, no i tyle. I teraz tak, jeżeli chodzi o naszą broń, no to ja tutaj muszę sobie zerknąć. 1018 mamy minimalną, tutaj tak jak mówię, no to chodzi o broń. 1018, maksymalną mamy 2898, także też sobie tutaj podamy 2898. Creed, no to chodzi po prostu o ten czar od wiedźmy, która tam zwiększa chyba siłę ciosu krytycznego, czy tam coś w tym stylu. W każdym razie no chodzi o czar od wiedźmy, więc dajemy, że tak. Dajemy jaką mamy runę, czy to jest ogień, czy to jest zimno, czy to jest po prostu błyskawicze, czy to są błyskawice. No my mamy zimno i mamy 60%, także tutaj od razu wpisujemy, ile mamy procent. Jak widzicie, mamy tak na szaro pokazane, jaki jest przedział danej rzeczy i tak dalej, bo to też jest jakby, no to taka podpowiedź mała, nie? Dobra, lecimy z powrotem do naszych statystyk, no i teraz mamy pancerz, czyli ile tego pancerza mamy? W moim przypadku jest to 23920, chociaż wiecie co? Poczekajcie, bo ja tu mam przecież maskę tego... No właśnie, właśnie, dobra, to inaczej. Pancerza mamy o wiele mniej, no bo ja tutaj chcę na masce sobie zwiadowcy sprawdzić, więc od razu ten pancerz z automatu się zmniejsza, ale cała reszta pozostaje z tego co wiem bez żadnych tam zmian. Z tego co widzę, 21292, szczęście mamy tyle samo. No tak, no pancerz się zmienił, no ale to jakby wiadomo. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj odporność na ogień, mam 75%, odporność na zimno mam tak samo 75%, no i odporność na błyskawice mam tak samo 75%. Portal, ile mi daje w tym momencie, ile mi daje tutaj procent do HP, powiedzmy. Sprawdzę sobie, poczekajcie, tu może kliknę. 42% z tego co widzę, w sumie mogłem to sprawdzić przed tą, przed nagrywaniem, no ale dobra, niech będzie, że z wami. Portal 42%, runa mi oczywiście daje 15% HP, no i czy mam potkę, tą nieśmiertelkę, która tam jest na tydzień, oczywiście ją mam. No i teraz lecimy sobie dalej, ile mi daje portal tutaj od gildii, jeżeli chodzi o obrażenia, inteligencja, obrażenia 38% w tym momencie, także wpisujemy sobie tutaj oczywiście 38, gladiatora 15, no i Shadow of the Cowboy, to jest po prostu czar na rękawice, czy go mamy, w sensie to wiecie, to co czarujemy i sobie i towarzyszom, że tam pierwsi wyciągamy broń i tak dalej, to po prostu Creed i Shadow of the Cowboy to są czary od wiedźmy, więc no po prostu trzeba je mieć, nie? No chyba, że jeszcze nie ma danego czaru, no jak jest to jakiś nowy serwer i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no i w zasadzie tyle, mamy wszystko uzupełnione, to co mieliśmy mieć, jest druid, jest maska kota, wszystko tak naprawdę jest uzupełnione, no i mamy wybranego tutaj z lochów tego artysta Andresa i 13 piętro. Tutaj w zasadzie nic nie musimy zmieniać, klikamy simulate, no i tyle, no i zobaczcie, na 10 tysięcy prób, jedynie 23 próby okazały się zwycięskie. No tutaj pokazuje, że to jest bardzo mało, a pamiętamy, że my na odcinku, gdzie mieliśmy słabszą broń, mieliśmy tak naprawdę słabsze statystyki delikatnie i tak dalej, bo wiecie, na odcinku ja teraz na przykład zmieniłem broń i tak dalej, pokazuje ten mój stan aktualny, natomiast na odcinku te statystyki były mniejsze, broń była słabsza i tak dalej, natomiast no pewnie to tam się jakoś bardzo nie różni. W każdym razie no na 10 tysięcy prób tylko 23 okazały się zwycięskie. No a pamiętamy, że my na odcinku jednak o wiele szybciej go pokonaliśmy, nie? Jakby nie było, bo nie pamiętam ile tam grzybów poszło, chyba około 200 czy coś w tym stylu. Musiałbym się cofnąć do odcinka, no i został on pokonany, także... Także no wygląda na to, że mieliśmy dość spore szczęście. No ale okej, nieistotne. No i po prostu tak to działa, nie? Tak to działa, wybieramy tutaj z listy. Jak mamy podświetlone na przykład takie nazwy, wiecie, z taką poświatą, chyba niebieską, o ile tutaj dobrze widzę, bo mam dość daleko, to po prostu jest to strefa mroku.
Więc od razu no, z automatu wybieramy tutaj przeciwników ze strefy mroku. No i tutaj z automatu wiadomo, będziemy musieli też uzupełnić sobie tutaj dane Berta, Marka oraz Kunegundy. Więc tak to wygląda. No możemy sobie, nie wiem, na przykład Esteros. I ja mam teraz w Esterosie, bodajże stoję na tym magu, o ile się nie mylę. No i weźmiemy Simulate. No i zobaczcie, 10 jedynie na 10 tysięcy, tylko 10 prób okazało się, że jesteśmy w stanie faktycznie wygrać. Czyli no jeszcze mniej niż z tym Andresem, ale już to znaczy, że jakieś tam już, można powiedzieć, ziarenko się pojawia, żeby po prostu pokonać go, nie? Więc fajna sprawa, wydaje mi się, że wielu osobom się na pewno przyda, jak widzicie, tak jak już mówiłem, symulator jest cały czas rozwijany, mogą się jakieś błędy wydarzyć, powiedzmy, i tak dalej. W każdym razie, no tak to wygląda. No jeżeli weźmiemy na przykład, nie wiem, w Esterosie pierwszego, damy simulate, no to jak sami widzicie, mamy na 10 tysięcy prób 10 tysięcy wygranych, wiadomo, no już z takimi statystykami raczej nie da się z pierwszym w Esterosie przegrać. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, link oczywiście do tego symulatora będzie w przypiętym komentarzu i chyba w opisie też go wrzucę. Link do tego, jak stworzyć ten plik HAR, żeby nie musieć tego ręcznie wpisywać, tak samo wrzucę wam do opisu, na pewno do przypiętego komentarza, ale w opisie chyba też będzie. Także co, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to kciuk w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, no i oczywiście wbijajcie na Twitcha dzisiaj, tak jak mówiłem, około przed 19 pewnie odpalę, natomiast o 19 zaczniemy sobie live'ika i będziemy lecieć z kryształami do Kowala znowu, tak samo jak i w piątek, zresztą pogadamy sobie i tak dalej, i tak dalej. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!